Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie pośle, Paweł wejda Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry panu, dzień dobry. To co, tak stricte w politykę idziemy, czy w ogóle sobie o wszystkim porozmawiamy? Panie redaktorze, ja myślę, że pan poprowadzi tak rozmowę, żeby że słuchacze... pan poseł będzie zadowolony. Żeby słucha... Będziesz pan zadowolony. Słuchacze mają być zadowoleni. Ma być panie rozmowa no interesująca. Dobrze. Skoro w takim razie pod słuchaczy, to w takim razie na sześć porcji spróbujmy przygotować taką potrawę. 250 gram boczku parzonego lub wędzonego, 250 gram kiełbasy, jedna duża cebula, dwa ząbki czosnku, jedna puszka krajowych, krojonych pomidorów, dwie łyżki koncentratu pomidorowego. Przyprawy trzy ziela angielskie liść laurowy, dwie łyżki suszonego majeranku. Czego brakuje wśród składników? Nie wiem do czego pan zmierza, ale cierpliwie wysłucham do końca. Fasoli Jaśka! I mamy fasolkę po bretońsku. Aha. No, smakowita postać, potraw, potrawa, smakowita potrawa. E, taka, taka polska, no mój Boże, pomimo że jest nazwa obca, ale myślę, że wielu osobom smakuje. Grzegorz Schetyna, obyłem byłem swoim koledze z Partii Platformy Obywatelskiej, mówi dziś tak. Wszyscy na korytarzach o tym wiedzieli, wszyscy o tym mówili. On się dziwi, że to dopiero po takim czasie wychodzi. Wiem, do czego pan zmierza, i e, no, z, chciałbym powiedzieć, że pan przewodniczący Schetyna. Szybciej powiedział niż pomyślał. No, bo jeżeli, mój Boże, każdy o tym mówił, wszyscy o tym wiedzieli, to dlaczego nikt nie zareagował? No to trzeba się zastanowić, co się mówi, tak? Zareagowało CBA, które prowadziło postępowanie. Ja zawsze mówiłem, mówię i mówić będę, że nie oceniajmy w tej chwili nikogo, nie rzucajmy kamieniami w nikogo. Od tego są służby, od tego są sądy przede wszystkim. Znaczy, panie profesorze, żeby była sprawa jasna, jeżeli pan myśli, że ja powiem, że on jest ważny, no to jest pan naprawdę w błędzie. Bo on jest taki Ale sam jest wasz, jak on jest mój. Obojętne. Chcę, chcę panu powiedzieć, że też no, m, ktoś pytał mnie, jeżeli chodzi o media, w sprawie pana Bartłomieja M który został też zatrzymany w tej chwili i osadzony w areszcie przez wy, wyrokiem, orzeczeniem sądu na, na trzy, trzy miesiące. miesiące. I ja też powiedziałem, nie oceniajmy przed wyrokami sądowymi, no, Ale skoro pomimo, jesteśmy przy Bartłomieju Misielniczu, bo wszyscy że, wiemy, że jest to o co człowiek? chodzi. Zdjęcia, tak. które były publikowane pomimo, nie jest to, nie z mojej bajki. Najmniejszych złudzeń, o kim jest mowa. Plus do tego jeszcze opis, że były rzecznik MON. W związku z powyższym, sprawa jasna i klarowna. Jak to się dzieje, że Bartłomiej M idzie siedzieć na trzy miesiące, a taki były prezes LOTOSu nie idzie Siedzieć. No To jest sprawa w ogóle bardzo dziwna. Zresztą chcę powiedzieć, że zdaje się, gdzieś tam też czytałem, że właśnie ten pan, który był wiele lat prezesem lotosu, przeżył sześć rządów. Od 2002 roku. Tak, Ta. Sześć rządów. To jest ewenement I Co myśli pan w skali, też wiedzieli? W skali powiedziałbym. Nie, no ja to zakładam, że po prostu był dobrym. Menadżerem, dobrym dobrym fachowcem, no bo no, trzeba zawsze gdzieś mierzyć drugiego człowieka swoją miarą, czyli miarą uczciwości, rzetelności i tego, że to wszystko, co się robi, to się robi dobrze. Taka subtelna różnica między tym, co było, a tym, co jest w tej chwili. W tej chwili CBA wyłapuje swoich i bez żadnej żenady, przeszkód i niczego, swoich oskarżają i nawet sadzają. Natomiast kiedyś po cichutku CBA zbierało papiery, zbierało dokumenty, bo przecież papiery na Stefana Niesiołowskiego zbierał Wojtunik, kiedy był szefem CBA. To był lata 13-15, kiedy rządziła platforma obywatelska. Mhm. To nie było podłe? Ja myślę, no sam Pan powiedział, tak, że jednak CBA Robi tą swoją robotę bez względu na to, kto rządzi. Iż tak to powinno wyglądać. Nie, nie, jasne, to to, nie, to nie ja powinna, chcę być coś innego. Że to nie powinny chwili... być służby polityczne. No właśnie, tylko to okazuje się, że one były bardziej polityczne w poprzedniej kadencji Sejmu, bo przecież Wojtunik, który zebrał materiał dowodowy, jak mówi Grzegorz Schetyna wszyscy o tym doskonale wiedzieli, wszyscy o tym na korytarzach mówili, nie zrobił z tą dokumentacją nic to pana zaskoczy wie pan jaka jest narracja na przykład posłów Prawa i Sprawiedliwości a no toczono tak długo to postępowanie, wobec pana profesora Stefana Niesiołowskiego ponieważ to dotyczy posła i trzeba to trzeba było to przygotować naprawdę bardzo porządnie i bardzo długo żeby nie było właśnie zarzutów, że było to zatrzymanie polityczne i co pan na to, z, taką osobą jak Pinior na przykład. A, to nie Też tylko. zbierali papiery swoje na niego. no To, to nie tylko. A w świętej pamięci Paweł Adamowicz, kto mu stawiał zarzuty? Proszę zauważyć jednak, że to, co w tej chwili pan mówi, to jest, takie, to jest taka laurka dla CBA. No tak. Czyli okazuje się, że pod każdymi, że służby pracowały, pod tylko rządami, politycznie był nakaz, że nie ruszamy, pracują. zbieramy, zbieramy i czekamy. No to proszę to mi chce mi pan poseł no to, powiedzieć? No to proszę mi powiedzieć, rządzi od trzech lat kto? Prawo i sprawiedliwość, tak? I zjednoczona prawica. To dlaczego tak długo? Przez trzy lata czekano z jakimiś tam zarzutami dla pana Stefana Niesiełowskiego. No czemu? Trzy lata minęły. Czyżby. Bo tu możemy oczywiście dywagować, zastanawiać się, bo wyszły taśmy pana premiera Kaczyńskiego. I teraz pytanie, no bo proszę zauważyć, taśmy no, wychodzą, pana taśmy na tych taśmach? taśmy wychodzą we wtorek bodajże, pierwsze zatrzymanie było w poniedziałek pana Bartłomieja m taśmy wychodzą we wtorek i teraz środa czwartek dzisiaj mamy piątek codziennie jakieś są zatrzymania to jest ewenement od trzech lat nie było takiego tego typu, tygodnia żeby zatrzymywali te, tego, przez cały tydzień tego typu skumulowanych zatrzymań panie tak. pośle ale zapytam pana tak zupełnie uczciwie według pana coś na tych taśmach jest ja bym nie lekceważył jednak nie, tych Ale taśm ja się pytam, po, czy tam coś jest. Ale panie redaktorze, naprawdę politycznie bym nie lekceważył. Myślę, że jest to problem wizerunkowy dla Prawa i Sprawiedliwości i no, w jakiś sposób bardzo poważnie ci politycy podchodzą również do tych taśm, bo jednak okazuje się, że no ten, wiz, ten w tej chwili wizerunek, który był kreowany zresztą przez różne media I pana premiera w Kaczyńskiego. Ciągu, no wie pan, byli tacy, którzy kreowali jako taki wizerunek. Konta, jako bez kąta, jako, zupełnie nie, oderwanego od jako rzeczywistości. Człowieka nieporadnego, jeżeli chodzi o ekonomię. Natomiast bardzo dobrego polityka. Ja zaznaczam, że Jarosław Kaczyński jest bardzo dobrym politykiem. No chociażby z tego tytułu, że jego ugrupowanie w tej chwili rządzi. I kolejny strzał, który dziś Gazeta Wyborcza robi, wyciąga kolejną taśmę, na której Jarosław Kaczyński mówi tak. Ja nie mogę nic. Ja jestem z tym tylko w Radzie Fundacji. To zarząd powinien się tym zająć, a na zarząd ja nie mam wpływu. No i teraz pytanie, dlaczego zarząd się tym nie zajmował? Całkowicie się z tym zgadzam, panie redaktorze. Tego typu rozmowami biznesowymi powinien zajmować się zarząd. I pytanie, dlaczego zajmował się pan. A to ja już Jarosław panu posłowi odpowiem na taki zwykły chłopski rozum, jeżeli mogę, bez aluzji do ugrupowania, które pan poseł reprezentuje. A no dlatego, że przychodzą do pana posła ludzie i mówią: Panie pośle, zlituj się pan. Ja jestem bezradny, nie wiem, co mam zrobić. Pomóż pan. Ale nie wiem, o czym Pan mówi w tej chwili. No nie wiem. No Kto przychodzi, przychodzi ktoś, na przykład, i mówi, że ma problem z wymiarem sprawiedliwości. Przychodzą tak ludzie czy nie przychodzą. No, przychodzą i, No i co i, mówią? Jesteśmy bezradni, wyczerpaliśmy już całą ścieżkę. Panie pośle, no, panie to, Bejda, zlituj się. Ale pan. to sądzi pan, że do pana premiera Kaczyńskiego przyszli ludzie, którzy chcieli wybudować dwie wieże przy ulicy Srebrnej i nie mogli dogadać się na przykład z zarządem fundacji czy spółki i dlatego przyszli po interwencję do pana premiera Kaczyńskiego? No chyba nie tędy droga. No jeżeli już rozmawiamy o tym politycznie no to myślę, że wizerunkowo Prawo i Sprawiedliwość no, w jaki sposób ucierpi. Nie była to bomba atomowa absolutnie, ale no nie był to też kapiszon. Proszę zauważyć, że od razu pojawiają się tego typu no, w jakiś sposób zarzuty, że w takim razie po co został zrepolinizowany PKO S.A.? No, po to, żeby ewentualnie też i udzielić tej pożyczki Dobra, ja ja mógł złotych. być równie dobrze no, inny typu. Poza tym panie pośle. No, powiem panu tego, tak. Ja tego, nie mam nic, tego, pan poseł nie ma nic. Są Moglibyśmy pojechać do Łodzi tam się budować. No jeszcze jeden by się przydał, nie? No czterek zawsze potrzeba Dobrycza podobnież. No do tanga tylko dwóch. Jeżeli ja miałbym dobrą działkę, a pan poseł miałby pomysł i to działkę w centrum Warszawy, to każdy bank poszedłby z nami na to, żeby finansować budowę takiego wieżowca, No, pod warunkiem, że grunty są czyste. A proszę zauważyć, że tutaj. Jan również... Mosiński siedział tutaj, I tutaj, a jest członkiem komisji mowa, weryfikacyjnej. Mowa była że że rzeszną... srebrna, była obciążana różnego rodzaju. Wie pan, między mową a, mową a mową trawą jest różnica. Bartłomie Opaliński, który jest również członkiem tej komisji, w ogóle tematu nie podchwytuje. A Jan Mosiński, czyli kolega Bartłomieja Opalińskiego z komisji, mówi tak. To jest nieprawda. Ta działka nie była w żaden sposób obciążona niczym. I dlatego, i dlatego panie redaktorze, ponieważ, e, i to oczywiście możemy dyskutować, czy zeznania tego pana są wiarygodne, czy nie są wiarygodne, dlatego też e, komisja weryfikacyjna powinna pociągnąć ten temat, powinna zawezwać różnego rodzaju świadków, e, którzy mogą świadczyć w, w tej sprawie, po to między innymi, żeby oczyścić całą sytuację. Panie pośle, ja rozumiem, że ze mną pan by umowę mógł zawierać na słowo, czy też na twarz brzydko mówiąc. Tylko pytanie, czy byłby pan na tyle odważny, żeby zawrzeć taką umowę na milion dwieście tysięcy? Absolutnie nie, panie pośle. I nie dziwi pana fakt, że na to jest tematem, live mo motywem na całej tej historii? 100% podparłbym się. Umowa jedna? się jednak umówić. Ale na panu, piśmie. co pan umowa? Mało tego. Nie wiem czy nie wiem czy panie radykarze nie, nie zacząłbym do notariusza. Nie zacząłbym pana jeszcze do notariusza. O, ale pan co <laughs> jakiś taki zaradny przedsiębiorca. Może nie zaradny, tylko po prostu Znający Przezorny życie, jednym znający słowem. Życie. Nie chce mi pan życie. powiedzieć, że to co w tej chwili próbuje mecenas Roman Giertych upublicznić, na przykład przekonując wszystkich, że 80 takich umów zawierane jest na słowo. To jest prawda? Myślę, że nie, absolutnie żadne 80%, wręcz odwrotnie. Jeżeli już, to odwróciłbym te proporcje 80%. Zawsze jest na piśmie a 20%, e, być może, a może nawet jeszcze mniej e, gdzieś tam na słowo, ale chcę, panu powiedzieć, to teraz... ale chcę panu powiedzieć, że zgodnie z kodeksem cywilnym umowy ustne również są ważne w. Oczywiście, pod warunkiem, że pod obie warunkiem... strony są tego samego zdania, tak jest, że taka umowa chyba została zawarta. Tak, że są na to świadkowie. Jasne, ale panie pośle, jeżeli chciałby pan komuś już zapłacić, to chciałby pan fakturę, rachunek, czy nie chciałby pan? No bezwzględnie I to też nie ulega wątpliwości, że zawsze muszą być faktury po to, żeby w sposób legalny i prawdziwy móc dokonać transakcji. To co rozumiem, ja wiem, że w by się pan nie bawił, nie? No gdzie, panie redaktorze, ja, ale ja rozumiem, do czego pan zmierza. A gdyby tylko, tak Jarosław Kaczyński, tylko, jednak tylko, nie o ruchem panu... serca dałby się zwieść czy wieść, i powiedziałby tak, dobrze, to ja panu pomogę w jakiś sposób do, naprawić. Dopiero, no to do by, by miał problem. Dopiero by miał problem. Ja w ogóle się dziwię, że do tego typu nagrania doszło. No jakby nie było. Jarosław Kaczyński widzi pan ochraniany. jaka jest różnica subtelna między pisem a platformą obywatelską. Jarosław Kaczyński jest kam widzi pan tą różnicę. nie? pieniądze są no i Widzi pan poseł różnicę, jaka I jest między pisem a platformą? Zaródu. Widzi pan poseł różnicę czy nie widzi pan? Jarosław Kaczyński dał mu się nagrać, czy mówiąc Jarosław Kaczyński, myślimy PiS, dał się nagrać i PiS nie mówi, że a, wstrętni ludzie, którzy nagrywali, w ogóle to złamane prawo. Jakoś dziwnie w narrację Platformy nie wchodzą. A ja się nie dziwię, a wie pan dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że nagrała premiera Kaczyńskiego i jego rodzina, więc w związku z tym... Spowinno ocenić. Dobrze, no jacyś... Spowin... A dla pana posła rodzina to kto? No będziemy teraz rozdrapywać, Nie, no, ja z dziadka, dziadka, wujka, szwagra, no kogoś, ta, kogoś tam żona, jeszcze, żona, dzieci, to rodzina, rodzina prawda? A no to teściowa, to już rodzina, czy nie, czy rodzina żony? No to pytanie. No, no, to py proste pytanie. no to pytanie. Czy była to rodzina premiera Kaczyńskiego, czy nie była to rodzina? Chyba czy raczej do... nie. no czy, czy w to raczej taka rodzina czy, słaba. Czy miał do nich zaufanie, czy nie miał no, do zna nich zaufania. Zna pan takie określenie: siódma woda po Kisielu. No, znam również takie powiedzenie, że wychodzi się najlepiej z rodziną na zdjęciu. I to najlepiej z boku, żeby można było no, się zawsze odciąć. No, albo rodzina. Albo rodzina odeczka. Błyskawicznie. Trzy no minuty no nam no zostały. No no no. I premier Kaczyński wyszedł. Na zdjęciu nieźle z rodziną. Jak Zabłocki na mydle? No To też jest dobre powiedzenie. Takie ładne polskie. Błyskawicznie, słyszał pan, że pokój już przestało istnieć. Czyżbyśmy zaczęli mówić o koalicji europejskiej? A dlaczego panu posłowi tak to trudno przez usta przechodzi koalicja europejska sygnowana dzisiaj podpis? Bo to jest nazwa robocza i Jaka muszę dopiero robota? się przyzwyczaić do tej nazwy. Ale taki, jeżeli pan pyta, premierem Jurajski Polityczny, co niektórzy pan, mówią, same pan, dinozaury polityczne. Jeżeli pan pyta, to proszę właśnie o ten fakt, to proszę zauważyć, że. Ale ja się coś innego, gdzie był Waldemar Pawlak, też był premierem, nie podpisał tam się. przede wszystkim byli, byli premierzy kojarzeni, ko kojarzeni z sojuszem lewicy demokratycznej, generalnie z lewicą. I A może generalnie nie jest postkomuną, co niektórzy mówią. I dla mnie. Panie pośle, z postkomuną czy nie jest postkomuną. No, skoro pan tak y, uważa, no to jest panie zna. Ale ja nie uważam. Ja się opieram pana, na Wikipedia. Zda... Wikipedia to diagnozuje. nie Proszę zauważyć, że byli to premierzy Trzeciej Rzeczypospolitej. No więc nie wiem, w rzeczy Rzeczypospolitej, jeżeli Pan uważa, że postkomuna była u władzy, no to pozostaniemy gdzieś na... A pan poseł, co przy... uważa? Gdzie... Nie, no, ja dalekie jestem od tego. No, po 1989 roku my myślę, że tej postkomuny już nie było, możemy rozmawiać o Lewicy. A ogólnie z... stół załatwił zjednoc... sprawę, dlatego się do W zjednoczonej Lewicy, mieliśmy już demokrację i koniec i, i, i zostańmy przy tym. Natomiast jeżeli pan pyta yy, o, o to całe dzisiejsze wydarzenie, to ja myślę, że przede wszystkim było to skierowane w stronę. Pana Biedronia i jego środowiska. Boże, co wam ten I Biedroń tego, zrobił? I biedny tego, Robert co... Biedroń ze Słupska, I tego, który co nikomu w paradę lutego. nie wchodzi. A wszyscy lutego. mówią tak: Biedroń, Biedroń, dochodź do nas, dołącz do nas. A dlaczego? Bo to był apel, żeby zacząć rozmawiać razem, wspólnie tworząc koalicję do Parlamentu Europejskiego. Ale proszę zauważyć, że my jako polskie Stronnictwo ludowe rozmawiamy. Rozmawiamy i sojuszem lewicy demokratycznej, rozmawiamy z nowoczesnym, rozmawiamy z platformą. Dobra Rozmawiamy koalicja. z zielonymi. Jedynym ugrupowaniem, którego w tej chwili, w jaki sposób obawia się platforma obywatelska, która też chce, jakoś tam wejść w buty lewicy, to właśnie jest Robert Biedroń. Proszę zauważyć, były człowiek znaczy człowiek związany z byłą lewicą. I w ogóle z Lewicą eee, I jednak w jaki sposób są obawy Że no, ten elektorat zostanie zabrany to błyskawicznie Platformie No to skoro o no właśnie. Z tym, Ten apel, ponieważ Biedroń nie rozmawia do tej pory z nikim I powiedział, że nie będzie rozmawiał Że on idzie sam jak Zosia Samosza Ostatni sondaż promuje PSL, w ostatnich sondażach Kośniak-Kamysz jest przez ludzi wskazywany jako lider opozycji. Natomiast Grzegorz Schetyna widać wybrał inną drogę, a Robert Biedroń rzeczywiście, jeżeli będzie odbierał, to będzie odbierał jedynie Platformy obywatelskiej. Ot i cała filozofia. Dokładnie chcę panu powiedzieć, że bardzo, bardzo naprawdę blisko rozmawiamy w tej chwili z tak zwanym środkiem Przygotowując się do bardzo poważnych rozmów ostatecznych z platformą obywatelską. Jak wyjdzie, zobaczymy, my jesteśmy jako polskie stronie Ludowe przygotowani również do tego, że pójdziemy do wyborów do Parlamentu Europejskiego? Po prostu sami. I dla nas ważnym jest, żeby w tych rozmowach rozmawiać też o wyborach do parlamentu polskiego, ale programowo. A wie pan, co jesieni, Biedroń mówi? Ale programowo. Wie Pan, co Robert Biedroń mówi. Robert Biedroń mówi tak, ludzie, czego wy właściwie chcecie? Ja rozmawiam i rozumiałem, że jeżeli ktoś będzie tworzył koalicję, czy będzie się chciał przepychać ze mną, to będzie się przepychał programowo, a nie na to, kto o, idzie z kim Bardzo idzie. się cieszę, że pan to powiedział i potwierdził pan moje zdanie. Paweł Bejda, programowo. Polskie Stronie Zwoludowe. Powiedział to wcześniej Robert Biedroń, jedynie cytowałem. 17.31 najmocniej, przepraszam, że z minutowym opóźnieniem, serwis informacyjny. Bardzo dziękuję.